wszystkim dzisiaj skupimy się na przedłużeniu trwałości makijażu. Skupię się głównie na twarzy, na podkładzie, na korektorze, na tym wszystkim, co pozwoli Wam utrzymać makijaż w ryzach i w nienaruszonym stanie przez długie, długie godziny. Szczególnie jak wybieracie się na jakąś imprezę, czy to wesele, czy jakaś wieczorna impreza, czy jakaś uroczystość, to chcecie, żeby ten makijaż naprawdę długo się trzymał, żebyście nie musiały się o niego martwić. Więc przekażę Wam kilka wskazówek, jak właśnie postarać się, żeby to się długo trzymało. I tak pomyślałam, jak już robiłam, skupiałam się na podkładzie i tak dalej, to pokazałam Wam do końca przy okazji, jak wygląda mój taki codzienny makijaż ostatnich tygodni. Właśnie wygląda tak i tak właśnie się noszę ostatnio. Więc pokazałam po prostu, jakich produktów używam i jak to robię, tak na szybkiego. Mam nadzieję, że Wam się przyda ten tutorial i że jak zwykle zaczerpniecie kilka wskazówek. Filmik będzie długi, to niestety tak wychodzi, mało tnę, chcę, żebyście oglądały to wszystko jednym ciągiem, tak jak to robię na bieżąco, dlatego takie długie, no przepraszam, albo i nie wiem, cieszycie się, smucicie, nie wiem. Więc zapraszam Was do oglądania. I teraz tak, w tym miejscu ja filmik zaczęłam od gołej twarzy, nie miałam nic na twarzy i zaczęłam od podkładu, ale dobrze sprawdziłam, co mi się nagrało, bo jak tak długo nawijałam i niestety mi się to nie nagrało, nagrałam się część już jak zaczynam nakładać korektor, więc cały ten proces nakładania podkładu niestety mi gdzieś zginął, ale ja większości tam gadałam niż nakładałam podkład, więc Wam pokrótce powtórzę, co tam mówiłam. Więc chciałam Was po prostu uczulić, przestrzec i zwrócić Waszą uwagę na to, że często długotrwałość podkładu zależy od tego, nie od samego podkładu, ale od tego, co robicie przed jego nałożeniem. Często na przykład jak szukacie opinii o jakimś podkładzie, na który macie ochotę, który chciałbyście kupić, wypróbować, to wiele dziewczyn na przykład, albo jakaś tam dziewczyna napisze, że podkład beznadziejny, był drogi i w ogóle nie wart, bo od razu spływał z mojej twarzy, nie trzymał się w ogóle bez sensu. I możliwe, że to było spowodowane, nie mówię na 100%, bo to od różnych rzeczy zależy, ale prawdopodobnie było to spowodowane tym, co ona zrobiła źle przy jego aplikacji, przy przygotowaniu twarzy i na co nie zwróciła uwagi przy kupnie tego podkładu, bo na przykład jeżeli wasza cera jest bardzo sucha i żeby czuć się komfortowo i dobrze, nakładacie zazwyczaj dużo kremu takiego nawilżającego, natłuszczającego, który po prostu przywraca waszej suchej skórze równowagę i takie kremy są zazwyczaj na bazie oleju. A podkłady, większość teraz tych drogeryjnych podkładów są na bazie wody. I na chłopski rozum woda i olej się nie łączą, nie potrafią się stopić, więc automatycznie ten podkład nałożony na takie kremy będzie Wam się ważył, spływał i tak dalej. Nieważne, czy przypudrujecie go, czy nie, on po jakimś czasie, jeszcze w połączeniu z Waszym sebą, on zacznie po prostu się rozwarstwiać i spływać. To jest taki główny błąd popełniany przy doborze podkładu do swojej cery. Musicie zwrócić uwagę, jak wygląda Wasze przygotowanie właśnie skóry. Dlatego jeżeli używacie kremu, raczej używacie podkładu na bazie wody, to zwykły taki nawilżający krem na dzień, to już jest, bądź primer, to już na pewno wystarczy, żeby Wasz podkład się długo trzymał, czy to będzie najtańszy, czy najdroższy podkład. Chciałam Wam też powiedzieć, że takim też ważnym elementem przy aplikacji podkładu jest nakładanie jego cieniutką warstwą na twarz. Im mniej, tym lepiej. Zawsze kierujcie się zasadą im mniej, tym lepiej. Bo możecie sobie na przykład myśleć tak, że mam ważne jakieś wyjście, to żeby mój podkład dobrze się trzymał, to nałożę krem, bazę, primer, jakieś tam inne rzeczy i na to dopiero podkład i 100 innych warstw. Pomyślcie sobie, no to chociaż byście bardzo chciały, to nie wyjdzie, bo tyle warstw na skórze i na to nałożony podkład, to prędzej czy później to się wszystko rozwali i nie będzie się kupy trzymało. Niestety Wasz podkład nie będzie się długo trzymał. Jeżeli macie taką cerę normalną, mieszaną, bądź nawet tłustą, wystarczy taki primer taki matujący, bądź zwykły, delikatny, nawilżający krem i na to dopiero podkład, bądź coś takiego, 50+, to jest Bioderma, bardzo, bardzo dobry taki krem tonujący z wysokim faktorem,
które bardzo szybko wchłania się tak w skórę i tworzy fajną bazę pod makijaż. I on właśnie zawiera odrobinkę podkładu i wyrównując sobie kolory cery, później sobie ewentualnie dokładacie korektora w miejsca, które tego wymagają i to jest bardzo fajna rzecz na lato. Ja osobiście często po prostu rano nie nakładam kremu pod makijaż żadnego, bo czuję się komfortowo. Czasami mam przesuszone policzki, więc delikatnie kładę, dosłownie tak wklepuję troszeczkę na policzki tego kremu Embrolisse, który jest bardzo lekki, na bazie wody bardzo fajny. I dopiero później nakładam podkład cieniutką warstwą. Obecnie, jak wiecie, ubóstwiam ten podkład Sked. I nakładam go na całą twarz cienką warstwą i na pewno tak zrobię na weselu, na którym się udam. I na wieczór również tak robię, jak gdzieś wychodzę. Cieniutką warstwą, bo podkład ma wyrównać koloryt skóry, a nie ją całkowicie zakrywać. Jeżeli macie już któryś z Was, chyba to powtarzam, mam nadzieję, że do Was dotrze, że jak macie jakieś problematyczne miejsca na twarzy, czy to broda, czy to policzek, zajmijcie się tym później. Jeżeli macie zaczerwienienie, na przykład naczynkową cerę, to zajmijcie się troszkę wcześniej, nałóżcie sobie jakąś zielonkową bazę na to podkład, który wyrównuje koloryt skóry i tylko to ma robić podkład. I w miejsca, które wymagają dodatkowego krycia, nakładacie dodatkową warstwę tego podkładu, bądź korektor, który Wam to zakryje. Reszta skóry ma być nieprzeciążona, ma być tylko pięknie wyrównana kolorytem. Dlatego im cieńsze te warstwy nałożycie na skórę, tym jakby skóra łatwiej te warstwy stoleruje i będzie jej ciężej, żeby sebum to wszystko rozwaliło i żeby Wam się to wszystko rozsypało i rozpłynęło w ciągu dnia. Dlatego im mniej, tym lepiej. I teraz w tym miejscu zaczęłam nakładać korektor, więc jedziemy dalej. Okej, teraz zajmę się okolicą pod oczami. Na wieczór bądź w ogóle na wyjście, nawet na co dzień chcę, żeby dobrze zakryte były wszelakie sińce, zaczerwienienia, jakieś tam, nie wiem, tutaj zasinienia. I chciałabym, żeby to się wszystko trzymało. Będzie się trzymało dzięki temu, co zrobię na końcu. Ale teraz zakryję sińce. Ostatnio bardzo lubię ten korektor Creamy Concealer firmy Bobbi Brown. Mój jest w kolorze Sand. Jest bardzo, bardzo kremowy. Ma taki delikatnie brzoskwiniowy kolor. I ja go sobie wklepuję pod oczy. A środek twarzy sobie rozświetlę takim korektorem, takim w pędzelku, takim leciutkim. Więc to jest tusz Eclair Yves Saint Laurent i nakładam go na brodę, w okolicach nosa, na środek nosa, między oczami, pod łukiem brwiowym. Potem przy okazji zakryję jakieś tam te kropki z odrastających brwi. I nałożę go też tutaj w moich kącikach, gdzie tutaj mam takie zaśnienia, jak Kleopatra. I to wszystko wklepuję palcem. Nie użyłam do tego pędzelka. Lubię wklepywać korektory, ponieważ, tak jak mówiłam Wam ostatnio, że koncentruję je bardziej w miejscu, gdzie chcę, żeby były. No i się fajnie stapiają ze skórą. I teraz sobie nałożę sobie bazę pod cienie i ja mam właśnie takie powieki, na których cienie bardzo dobrze się trzymają, obojętnie jakie, tylko w tym miejscu, gdzie tutaj powieka mi się załamuje, w wewnętrznym kąciku, czasem niektóre cienie lubią mi się zbierać, dlatego żeby temu zapobiec, to zawsze nakładam sobie tą bazę z Lime Cream. Ona jest, powiem Wam, o 10 razy lepsza od bazy Urban Decay Primer Potion, bo no po prostu jest nie do zdarcia. Bo w bazie Urban Decay Primer Potion przez pierwsze kilka godzin było ok, ale już później zaczynał się ten cień ważyć. Tutaj nie dzieje się nic, tak jakby, nie wiem, tak jakby wiecznie ten makijaż oka był świeżutki i dopiero co zrobiony. No, przepięknie trzyma cienie. Jest do kupienia również na tej stronie, gdzie znajdziecie podkłady CAT, więc z wysyłką do Polski, więc jak ktoś by chciał, komuś by zależało i ktoś ma bardzo tłuste powieki, to bardzo polecam zakup tej bazy. Jest bardzo wydajna, więc starczy Wam na długo.
jak to wszystko zrobiłam, to teraz taki bardzo, bardzo, bardzo ważny krok, który pomoże Wam utrzymać Wasz makijaż w miejscu, który sprawi, że on naprawdę będzie długotrwały i to jest taki w sumie klucz do sukcesu. To jest nałożenie pudru. I moim kochanym pudrem jest puder firmy Ben Nine. Mam w tej chwili 3 z tej firmy. Ten mam w kolorze Fair, to jest zwykły translucent face powder, to jest w kolorze Fair. To jest taki jasny, delikatnie różowawy, który nakładam pod oczy. To jest banana żółty i to jest beige suede, to jest w takim ciemniejszym beżowym kolorze. I będę używać tych 2 dzisiaj. I ten właśnie Fair, to jest bardzo, bardzo fajny, drobniutko zmielony. Będę nakładać pod oczy mój puszek. Nakładam troszeczkę na wieczko. Biorę puszek, taki zwykły welurowy. Poprawiam sobie korektor, ściągam nadmiar, gdybym tutaj miała coś za dużo. I w tym momencie będę sobie pudrować ten korektor pod okiem, przykładając ten puszek z pudrem. Najlepiej robić to odwrotnie, w odwrotnym kierunku niż Wasze zmarszczki idą. Wtedy dobrze dostaniecie tam się do każdej linii. I wtedy nie ma bata, żeby ten podkład się, czy ten korektor nam się zważył, zebrał, czy jakieś inne cuda. Nie żałuję tutaj tego, później to strzepnę. Teraz robię co? Nałożę sobie bazę pod cienie i ja mam właśnie takie powieki, na których cienie bardzo dobrze się trzymają, obojętnie jakie. Tylko w tym miejscu, gdzie tutaj powieka mi się załamuje w wewnętrznym kąciku, czasem niektóre cienie lubią mi się zbierać, dlatego żeby temu zapobiec, to zawsze nakładam sobie tą bazę z Lime Cream. Ona jest, powiem Wam, o 10 razy lepsza od bazy Urban Decay Primer Potion, bo no po prostu jest nie do zdarcia, bo w bazie Urban Decay Primer Potion przez pierwsze kilka godzin było ok, ale już później zaczynał się ten dzień ważyć. Tutaj nie dzieje się nic, tak jakby, nie wiem, tak jakby wiecznie ten makijaż oka był świeżutki i dopiero co zrobiony. No, przepięknie trzyma cienie. Jest do kupienia również na tej stronie, gdzie znajdziecie podkłady CAT, więc z wysyłką do Polski, więc jak ktoś by chciał, komuś by zależało i ktoś ma bardzo tłuste powieki, to bardzo polecam zakup tej bazy. Jest bardzo wydajna, więc starczy Wam na długo. I jak to wszystko zrobiłam, to teraz taki bardzo, bardzo, bardzo ważny krok, który pomoże Wam utrzymać Wasz makijaż w miejscu, który sprawi, że on naprawdę będzie długotrwały i to jest taki w sumie klucz do sukcesu. To jest nałożenie pudru. I moim kochanym pudrem jest puder firmy Ben Nine. Mam w tej chwili 3 z tej firmy. Ten mam w kolorze Fair, to jest zwykły translucent face powder, to jest w kolorze Fair. To jest taki jasny, delikatnie różowawy, który nakładam pod oczy. To jest banana żółty i to jest beige suede, to jest w takim ciemniejszym beżowym kolorze. I będę używać tych 2 dzisiaj. I ten właśnie Fair, to jest bardzo, bardzo fajny, drobniutko zmielony. Będę nakładać pod oczy mój puszek. Nakładam troszeczkę na wieczko. Biorę puszek, taki zwykły welurowy. Poprawiam sobie korektor, ściągam nadmiar, gdybym tutaj miała coś za dużo. I w tym momencie będę sobie pudrować ten korektor pod okiem, przykładając ten puszek z pudrem. Najlepiej robić to odwrotnie, w odwrotnym kierunku niż Wasze zmarszczki idą. Wtedy dobrze dostaniecie tam się do każdej linii. I wtedy nie ma bata, żeby ten podkład się, czy ten korektor nam się zważył, zebrał, czy jakieś inne cuda. Nie żałuję tutaj tego, później to strzepnę. Ten puder, widzicie, jest taki delikatnie, no jaśniejszy jest troszeczkę od koloru mojej skóry, dlatego mi to fajnie jeszcze dodatkowo w tych miejscach rozjaśni ten korektor i okolice pod oczami, dlatego bardzo polecam go pod oczy. I teraz będę używać Ben Nine w kolorze banana na resztę twarzy.
I teraz tak, są dwie jakby metody i zależy na jakiej, na jakim wykończeniu bardziej Wam zależy. Jeżeli chcecie, żeby makijaż był faktycznie matowy, macie bardzo tłustą cerę, bądź chcecie, żeby no, przez długo był matowy, bo będą zdjęcia robione i chcecie, no, żeby naprawdę się utrzymało taki piękny mat na skórze, to bierzecie ten puszek i wciskacie sobie ten puder, ja mam tutaj przesypany do większego opakowania ten Midnight, i wciskacie sobie go w skórę po prostu, w miejsca, które najbardziej tego potrzebują. Jak będziecie sobie tak wciskać też na przykład na policzkę, jak macie rozszerzone pory, to one Wam automatycznie znikną. Także wciskacie sobie puder w te miejsca. A jeżeli chcecie, żeby... Zazwyczaj ja tak robię. Efekt był taki bardziej takiej zdrowej cery, taki delikatny blask, żeby to nie było takie mega matowe, żeby to było takie półmatowe wykończenie, to nakładam sobie ten puder zwykłym pędzelkiem do pudru. To są takie dwie szkoły. Na dzień po prostu używam zwykłego pędzelka, jak chcę, żeby makijaż był faktycznie mocno przypudrowany, mocno matowy, to używam sobie takiego welurowego puszka. I na końcu wszystko strzepuję ten nadmiar pędzelkiem. I to jest wszystko, to jest moja baza makijażowa, czyli zrobiona cała twarz i później co wszystko, co nałożycie później, będzie naprawdę trzymało się idealnie tak dobrze przygotowania jej twarzy. I teraz pokrótce, żeby nie wyglądać tak łyso, zrobię resztę makijażu twarzy, tak przy okazji pokażę Wam, jak ostatnio maluję się na co dzień, tak jak, nie wiem, może ciekawostka. Tutaj mam kredkę do brwi Artistry i poprawiam delikatnie kształt brwi. Teraz nałożę odrobinkę żelu do brwi firmy La Maska. Troszeczkę do góry wyczeszę. Jest bardzo dobry, świetnie trzyma kształt moich brwi przez cały dzień. I teraz wezmę sobie taką trójkę cieni Treasure Island numer 89 firmy Isadora. I to jest kłaczek. I to jest paletka, z której najbardziej interesuje mnie ten taki ciemnozłoty kolor. Czy ciemnozłoty, on jest taki, nie wiem, oliwkowo-złoty. I nakładam go sobie w załamaniu, tak żeby tylko troszeczkę tutaj, żeby takie błysku dodać, troszeczkę definicji, ociupinkę. Słownie to bardzo, bardzo szybko robię ostatnio mój makijaż dzienny. Troszeczkę tego w załamaniu teraz. Gdzie ja go mam? Taki biały perłowy cień. Akurat tutaj mam Ice Queen w firmie Makeup Geek. Nakładam go wewnętrzne kąciki. Zawsze używam białego perłowego cienia w kącikach. On dużo daje przy makijażu oka. Fajnie odświeża, rozświetla. Nałożę go sobie odcipinkę jeszcze podłubrzyjowy. Tak odrobinkę w tym miejscu. Chciałam tą poduszkę, żeby się tutaj odbijało światło ładnie. I teraz wezmę moją cielistą kredkę firmy La Maska. Kolorze Wow. Bardzo ją lubię, długo mi się trzyma na linii wodnej. I ma bardzo fajny, pożądany, cielisty kolor. Niestety nie znam. Chyba słyszałam, że Max Factor ma taką cielistą kredkę. Reszty nie znam. I robię co? Tutaj mam mój żelowy eyeliner z MACa. I robię kreskę. Kreska w moim makijażu dziennym musi być. Uwielbiam kreskę. I to jest swój taki główny punkt. Najlepiej się czuję i moim zdaniem oko dobrze wygląda. Przynajmniej moje w kresce. Robię sobie tak na szybko. Swoją drogą ciekawie, jakby wyszedł tak robienia makijażu bez lusterka. Ciekawe, czy znam swoją twarz aż tak dobrze po tylu latach malowania. Może nawet spróbuję to zrobić. Dajcie znać, co myślicie. W takim pomyśle. Zmotywujcie mnie do tego. Bo ja w sumie, jak mam coś kręcić, to chcę coś nakręcić użytecznego, bo po co mam nakręcać jakieś bzdety, ale jakby jest to interesowała, to ja sama by była ciekawa. No dajcie znać. Moja kreska wygląda mniej więcej tak. Tak ją sobie wyciągam tutaj. Zbieram pędzelek Real Techniques. Ciemnobrązowy cień, tu mam akurat Mokka firmy Makeup Geek. I ją sobie rozcieram.
rozcieram bardziej jej górną granicę. A potem wracam do tego pędzelka, którym tutaj rozcierałam ten cień i przejeżdżam po całości. I tyle. Teraz podkręcę rzęsy sobie zalotką. Moja zalotka jest firm number 7. Służy całkiem dobrze. I wytuszuję tuszem. Ostatnim moim ulubionym, ten Ace of Face, mi się skończył. I wygrzewałam ten z Manhattana, No End Intense Black. I to jest mój nowy ulubiony tusz. Bardzo pięknie podkreśla rzęsy. Takie są grube i długie. Bardzo go lubię na dolną linię rzęs, bo daje takie efekt takich naprawdę gęstych rzęs na dolnej powiece. I kładę zazwyczaj ostatnio dwie warstwy tego tuszu na dolną powiekę i nie kładę żadnych cieni na dolną powiekę, właśnie tylko dwie warstwy tuszu. I moim zdaniem to bardzo pięknie otwiera i powiększa oczy. Jak macie długie rzęsy na dolnej powiece, to spróbujcie je mocniej podkreślić. Rzęsy mam pomalowane i teraz użyję swoich połówek z Ardell numer 318. Szybciutko nałożę na nie klej z Revlona. Tutaj na brzeg. I złapię sobie pęsetkę i przykleję do zewnętrznej części oka. Połączę ze sobą razem moje rzęsy. Moment, szybko, nie? Teraz nałożyłam drobinkę bronzera z Shiseido na boki twarzy i rozświetlacz Shimmer Big z Bobbi Brown w kolorze Pink Quartz. Jak twarz mamy taką dość matową od tego pudru, który przedłuża nam trwałość makijażu, to fajnie jest sobie rozświetlić twarz w tych miejscach. Ja daję troszeczkę na czubek nosa, tutaj nad górną wargę, na skroni i tutaj na kości policzkowej. Teraz szybko szminka numer 16 firmy Rimmel. Filmik na pewno będzie przydługawy, jak to zawsze u mnie. Mam nadzieję, że z przyjemnością Wam się oglądało. Tak właśnie wygląda mój makijaż o przedłużonym działaniu. To jest właśnie mój sposób na długotrwały makijaż i ja, jak pomaluję się rano, wieczorem mogłabym tylko odrobinkę poprawić puder i spokojnie ten makijaż mógłby jeszcze mi służyć długie godziny. Nawet żarłoby mi go czasem zmywać. Myślałam, tak fajnie, świeżo przecież wygląda. Także tak właśnie powinien wyglądać i wasz makijaż. Tak powinniście się czuć wieczorem, że on jeszcze wygląda świeżo i fajnie. Wiem, że przy upałach ciężko to wszystko zrobić, wykonać, ale spróbujcie na przykład kremu tonującego albo takiego czegoś i przypudrować to wszystko szczególnie pod oczami takim pudrem i naprawdę ten środek twarzy, troszeczkę bronzera na boki twarzy i będziecie się na pewno czuły świeżo, a makijaż będzie się trzymał bardzo długo. I to wszystko. Jak zwykle dziękuję Wam pięknie za oglądanie, za poświęcony czas, za to, że ze mną jesteście, mnie oglądacie i że służą Wam moje porady. Za te wszystkie listy Wam bardzo dziękuję. Cieszę się, że mnie oglądacie i że się czegoś ode mnie uczycie. Bardzo pięknie Wam dziękuję, naprawdę pięknie Wam dziękuję i widzimy się następnym razem. Pozdrawiam, pa, pa!